Pod tym drzewem można usłyszeć wiele historii. Niektóre te historie są straszne. A niektóre... Tak, że trzeba się schować. Ja się nie... Niektóre historie są tak śmieszne, że człowiek pęka normalnie ze śmiechu. Niektóre te historie są bardzo smutne. Także łzy, które cienkną z naszych policzków, powodują, że na pustyni pojawia się rzeka. I kilka takich historii dzisiaj usłyszycie. Fajnie, bo na pustyni... Ale teraz uwaga! Powiedzcie mi, po co mam na głowie tą oto chustę? No, słucham. Pani dostał udaru. To też. Ale zobaczcie, ta chusta może zostać zasunięta na twarz. I dlaczego ona się tu i tak zasuwa? Kaktus też, jeszcze jedno. Dziesiątka. Większa, słucham? Palma, bardzo, bardzo dobrze. A zwierzęta, które już wspominaliście, jakie można nam spotkać? Wielbłąd. I puma, żyrafa, rzadziej, bo to bardziej rzadziej, ale jeszcze konie i wiele, wiele innych. Tamten lis jest troszeczkę mniejszy, ale też ma długi ogon i nazywa się lis pustynny. I za chwilę opowiem wam historię właśnie o tym lisie. To bardzo dobrze, czyli tak jak na pustyni chowasz głowę, tylko lepiej nie chować jej pod czarną chustą, tylko taką bardziej jasną jak moja. I zaczęła dalej zagniatać ciasto, zaczęła zagniatać ciasto i powiedziała do lisa: idź mój drogi, ja jestem bardzo zajęta. Obsypałam ci już ranę popiołem, więc nie będzie cię tak mocno bolało, a ja muszę tutaj dalej robić niestety chleby dla moich synków i mojego męża. A lis na to bez słowa podziękowania: nie, nigdzie nie pójdę. Dlaczego? Co się stało? Zapytała kobieta. Oddaj mi mój kolec, bez niego nie odejdę, odrzekł lis.